No cześć, dzisiaj rozpoczynamy bardzo nietypowo. Mianowicie, oczywiście, wykonamy przegląd wzmacniacza JVC. Jednakże mój ostatni film wywołał spore dyskusje i bardzo dużo kontrowersji na temat końcówki mocy A450 i A400, jakie to jedne są genialne względem drugich. Tak więc za chwilkę zamieszczę Wam zdjęcie. Jeżeli ktoś chce sobie porównać te końcówki mocy, wystarczy sobie po prostu zatrzymać pauzą. Będą równocześnie oba schematy pokazane dość wyraźnie, mam nadzieję. I będziecie mogli stwierdzić, która z tych końcówek jest lepsza lub gorsza, ponieważ według mnie są one praktycznie identyczne i różnice, jeśli są, to są to takie detale jak na przykład napięcie zasilania, które w 450 jest odrobinę wyższe. No i parę takich drobnych niuansów, może gdzieś ktoś się doszuka, bo ja tak patrzyłem i szczerze Wam powiem, nie widziałem jakichś takich specjalnych zmian. Tak jak wspomniałem, może drobne, ale to już sobie ocencie sami. Natomiast teraz przejdźmy może do materiału właściwego. No witam Was. Miałem okazję Wam już prezentować dwa modele wzmacniaczy firmy JVC. Tym razem dotarł do mnie kolejny, również pracujący Dynamics Super A. Jest to model AXA 342. Co my tu mamy? Zasilanie, głośność, selektor zapisu, wybór źródeł. Na dole balans, przełącznik zestawów głośnikowych, CD Direct, kontur, regulacje basu oraz wysokich. Właściciel dostarczył go, ponieważ te selektory dają w kość, jak również te dwa przyciski. Zobaczmy może, co mamy z tyłu. Urządzenie jak zawsze jeszcze nie było czyszczone. Jest taki jak przyszedł, jedyne co, to odkręciłem górę, aby zrobić tam kuku. Na tą chwilę przyznaję szczerze, że schematu jeszcze nie znalazłem do tego modelu. Są do 442 bodajże, 41, no ale muszę tylko zweryfikować, na ile one są zgodne z tym, co mamy tutaj. Tak więc czym dysponujemy z tyłu? Standardowo wejścia, czyli gramofon, kompakt, tuner, uniwersalne i magnetofon pierwszy. Tutaj mamy pętlę magnetofonu drugiego, wyjścia na zestawy głośnikowe, dopuszczalna impedancja. Jeżeli stosujemy zestaw pierwszy i drugi, to 8 ohmów. Jeżeli stosujemy zestaw pierwszy lub, podkreślam, drugi, to od 4 do 16. Tak więc standardowo możemy już po tym wywnioskować, że przy stosowaniu A plus B głośniki łączą się nam równolegle. Pobór mocy deklarowany przez producenta to 230 W. Przy zasilaniu napięciem 230 V. Dobrze, ja go w takim razie odkurzę i pokażę Wam, jak to prezentuje nam się w środku. Obiecałem, że wyczyszczę go i Wam pokażę, no ale okazało się, że jeżeli mam zamiar to doczyścić, to muszę to jednak troszkę rozkręcić. Znowu ktoś napisze w
komentarzu, że lubię rozbierać wzmacniacze. No niestety czasami się nie da inaczej. Tak to mniej więcej wygląda tutaj. Możecie sobie obejrzeć, z jakich segmentów składa się ten JVC. Tutaj mamy płytę tych selektorów. Tu regulacja barwy. Wyjście głośnikowe. Będziemy prawdopodobnie je przerabiać. Tutaj regulacja głośności oraz balans. No i nasz przycisk Direct CD i kontur. Tutaj końcóweczka mocy wraz z zasilaczem na tych dużych kondensatorkach 8700 mikro. Przełącznik zestawów głośnikowych oraz gniazdo słuchawkowe mieści się tutaj. No i tu już mamy nasze gniazda wyjściowe. I tu będziemy musieli coś sprytnie wymyśleć, żeby fajnie to zrobić, a nic nie zniszczyć. No tu jeszcze mamy wejście gramofonowe, jeśli dobrze pamiętam. Ono wchodzi nam... O, tak. No tu mamy jeszcze cięgna do naszych selektorów. Jednak no, musimy to wszystko poczyścić i dopiero wtedy będzie można działać. Gdybyście rozbierali ten wzmacniacz, nie ciągnijcie nasadek od potencjometrów na siłę. Zobaczcie tutaj. To wygląda w ten sposób. Jeżeli nie zdejmiecie najpierw panelu frontowego, tego metalowego, ten pierścień tutaj będzie wam blokował, więc nie ma siły, żebyście to zdjęli. Co najwyżej możecie zmasakrować, a nie zdejmiecie nasadek. Tak więc najpierw zdejmijcie front metalowy, potem dopiero te nasadki zejdą wam po prostu jak masełko. Dobrze, no czyszczę to, grzebię się tutaj w te przełączniki. No i będziemy widzieć, no na pewno wyjmę ten przekaźnik, który mieści się tutaj na końcówce mocy. No i przede wszystkim spróbuję to jeszcze doczyścić, tak żeby to naprawdę było tak jak powinno. No to na razie tyle. Biorę się za lubanie. Nie będę wam pokazywał czyszczenia całego selektora, bo to już było. No ale tylko tak orientacyjnie, żebyście zobaczyli, jak to wygląda wewnątrz. Jak widać, czyszczenie jest przynajmniej wymagane, tak więc zróbmy to i zobaczymy za chwilę na kolejny. Tak więc JVC ukończony. Gdybyście szukali schematu do modelu 342, może znajdziecie, ja nie znalazłem. Natomiast posiłkowałem się schematem z 442 i dużych rozbieżności tam nie widziałem, także podszedł mi on w zasadzie idealnie. Natomiast chciałbym wam przy okazji taką radę małą serwisową dać. W przełącznikach Alpsa, na przykład takich jak te, które tutaj widzicie, spotkacie wewnątrz takie styki. Mam nadzieję, że go widać z kubańca. Tu może na białym tle. O co chodzi z tymi stykami? Są ich przynajmniej dwa rodzaje. Tak więc ten ma tutaj dwa wypustki u dołu, ale są również takie z trzema. I gdybyście rozbierali i spotkali na przykład parę mieszaną. Ja w tym JVC się z tym spotkałem, że były... Jedna para była podwójna, natomiast druga para była potrójna. Jest istotne, jak je założycie. Pomimo, że pozornie mają tą samą długość, gdy zamontowałem je źle, bo podczas rozbierania ten przełącznik po prostu mi się rozsypał i nie bardzo wiedziałem, w które miejsce, okazało się po złożeniu, że przy wciskaniu CD Direct miałem straszny strzał w głośnikach. Po rozmontowaniu tego i zamienieniu ich miejscami problem ustąpił. Tak więc jeżeli byście się spotkali z tym, że macie podwójne i potrójne, nie możecie ich bezkarnie zamieniać, bo to się po prostu zemści
I tak jak zawsze polecam najpierw testować na albo głośnikach, na których wam nie zależy, albo na słuchawkach. Ja najczęściej robię to na słuchawkach, no bo w razie gdyby cokolwiek poszło nie tak, po prostu straty, jeśli chodzi o głośniki, mogłyby być zbyt duże. Co mogę powiedzieć? No spróbuję wam pokazać, jak ten wzmacniacz wygląda już na gotowo. Więc tak nam to wygląda od tyłu. Gniazda głośnikowe zostały wymienione. Wyszło to mniej więcej w ten sposób, jak widzicie. Także możemy w tej chwili korzystać zarówno z takich wkładanych w otwór, tutaj widać z boku, jak również z bananów, co na pewno ułatwia życie osobom, które stosują tego typu przewody. No i to jest to, co widać. No, co zostało wykonane? Wyregulowałem prąd spoczynkowy. Tam bodajże jest wartość między 7 a 15 mV podana przez producenta. Poczyściłem przełączniki, selektory, bo to było głównie problemem. Tutaj są w zasilaczu dwa tranzystory, które się dość grzeją, więc jeden z nich okazało się, że po prostu nie kontaktował. Miał z tym problem, tak więc tam poprawiłem luty na płycie, poprawiałem to. No i w zasadzie tyle. Przejdźmy jeszcze naprzód. No z przodu wygląda nam to urządzenie w ten sposób. Tutaj mamy funkcję CD Direct, czyli jakby bezpośrednie odtwarzanie dźwięku z CD, aczkolwiek regulacja barwy nadal pozostaje w tym trybie również aktywna. Przełączniki głośników, balans, kontur, selektor zapisu i selektor źródła. Kogoś może zastanowić napis Dynamic Super A, więc nie znaczy to, że wzmacniacz pracuje w klasie A, co ładnie możemy odnaleźć opisane w internecie, tylko nie na wszystkich stronach, bo na niektórych ludzie się rozpisują, że to A klasa i tak dalej, nic z tego. Tutaj chodzi o dynamiczne kontrolowanie zniekształceń skrośnych. Także tutaj jest to patent, który stosowała tylko firma JVC i tylko oni mają na to patent. Czy to się sprawdza? No to już kwestia względna. No jak z wszystkim, każdy będzie miał inną opinię na ten temat. Jak dla mnie, wydaje mi się, że gra on całkiem przyjemnie. No i tak jak teraz, że wszystko już działa i jest sprawne, no to jest super. Musicie to uważać podobnie jak w JVC. Przepraszam, jak w amplitunerach Yamahy. Ja bardzo dużo czasu straciłem przez to, że w pewnym momencie zgubiłem masę. Okazuje się, że po prostu po rozmontowaniu z obudowy, głównie dolnej płyty, masa potrafi się zgubić. Tak więc skończyło się to tym, że jak się zorientowałem, o co chodzi, masę przepuściłem za pomocą przewodu zakończonego krokodylkami i wszystko zaczęło mi żyć. Oczywiście po skręceniu tego wszystkiego w całość było wszystko jak najbardziej prawidłowo. To w zasadzie tyle, co mogę powiedzieć. Sprzęt wydaje mi się fajny, gra bardzo przyjemnie. Aczkolwiek no, tyle opinii, co i gustów. Każdy z was lubi słuchać inaczej i każdemu pozostawiam wybór i opinię na temat tego urządzenia. Jeżeli mieliście z nim kontakt, jeśli nie, polecam. Choćby z czystej ciekawości warto posłuchać i zobaczyć, jak to się zachowuje. Dobrze, do następnego filmu. Myślę, że przygotuję coś znowu ciekawego. Na razie, cześć.